Witam Was serdecznie, tak jak Szymon powiedział, Damian Saleta, 20 ponad lat doświadczenia w straży i tym doświadczeniem chciałem się z Wami trochę podzielić, to znaczy ciężko to doświadczenie przełożyć, ale te powiedzmy odczucia, te moje spostrzeżenia i wnioski chciałem Wam przedstawić w formie pytań. Te pytania, nie wiem czy są jednoznaczne, odpowiedź na te pytania, czy jest jednoznaczna, czy nie. Nie wiem czy słychać dobrze, czy bo ja tak słabo się słyszę. No sami musicie stwierdzić, to będą pytania. Proszę bardzo, z takimi pytaniami dwoma chciałbym, żebyście podczas całej tej prezentacji próbowali, czy ja postaram się może jednoznacznie nie odpowiadać, ale żeby te pytania się przeplatały przez całą prezentację. Jaką rolę w moim życiu odgrywa krzywa rozwoju pożaru i jaką naturę lubi mieć pożar? Współczesna krzywa rozwoju pożaru znacie wszyscy, natomiast jaką obecnie, jaką naturę mają te pożary, też trudno powiedzieć. Natomiast Amerykanie zrobili badania i z tych badań wynika, że właśnie trochę się ta natura zmieniła w porównaniu do tych pożarów, które były te parę dziesiąt lat temu. Nic dla Was nowego. Co chcę przez to powiedzieć? Chcę powiedzieć, czy krzywa rozwoju pożaru może, czy zadać takie pytanie, może Wam przypominać krzywą rozwoju osobistego? Może? Jeżeli sobie tak popatrzę na ten wykres, gdzie przedstawiony jest efekt Dunninga-Krugera, nie wiem, czy pierwszy raz widzicie tą krzywą, ten wykres, to czy z tego wykresu, tego efektu Dunninga-Krugera coś wynika? Czy czegoś pewności siebie brakuje? Bo ja cały czas tak jakby ta pewność siebie we mnie z biegiem lat jest coraz tej pewności mniej. I tak się zastanawiam, z czego to wynika. Ja coraz częściej mówię nie wiem. Po prostu im więcej rzeczy poznaję, tym częściej mówię nie wiem. Kolejne pytanie, które sobie postanowiłem zadać, to czy doświadczenie strażaka może wpływać na dostrzeganie natury pożarów? Może? Wielokrotnie podczas służby panują takie przekonania, że doświadczony strażak to, nie wiem, ten bardziej ubrudzony, czy ten młodszy, a więcej rozumiejący, albo na odwrót, czy doświadczony strażak, można go porównać z tym wykresem starego rozwoju pożaru, że to jest człowiek, który doznaje, podczas patrząc na pożar, ma może jakieś bardziej subtelne doznania, może nieoczywiste piękno w tym pożarze widzi, a czy młody, mniej doświadczony strażak to głównie intensywne przeżycia, jeżeli jest w tych zdarzeniach przy tych pożarach. Sam sobie zadaję pytanie, bo widzicie strażaka sama, widzicie jakie pytanie, co widzi, co słyszy i co czuje taki strażak. Czy doświadczenie ma na to wpływ? Nie wiem sam. Musicie sobie sami na te pewne pytania podpowiadać. I kolejna rzecz, czy obcowanie z pożarami wymusza na nas, na strażakach, to, żebyśmy byli bardziej uważni, skoncentrowani? Czy wymusza, czy też tą intensywną obecność w danej chwili, czy będąc w zdarzeniach, podczas akcji, kontrolujemy swój oddech? Ja widzicie, że mam problem, bo jeszcze to są duże emocje, występ przed Wami tutaj. Jednak wiem, że kontrola oddechu, bycie tu i teraz, świadomość jest mega, mega ważna, bardzo ważna. I to pełne zaangażowanie, to, że pracujemy w rocie czy w zastępie, jest bardzo ważne. Czyli ma też wpływ na to, że bycie strażakiem wymaga na nas też, czy wymusza na nas pragmatyczne działanie. Szukamy zawsze tych najprostszych rozwiązań. No i czy poznajemy się w różnych sytuacjach? Wydaje mi się, że to, co właśnie Wisława Szymborska powiedziała, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono właśnie w tym wierszu, ma duże znaczenie i w moim przypadku, w przypadku mojego doświadczenia i tej mojej życiowej drogi, tyle mogę sobie o sobie powiedzieć, w ilu sytuacjach się znalazłem i jak się zachowałem. Podczas tych każdych zdarzeń staram się wyciągnąć jak najwięcej lekcji dla siebie. To są przykładowe zdjęcia po to, żebyście starali się zrozumieć, czy też zobaczyć, odnieść to do własnego doświadczenia. Kolejne pytanie, które sobie zadaję, to
Czy krzywa pożaru może przypominać drogę? Natomiast drogę, której celem jest poznawanie siebie. Wielokrotnie przez cały czas mojej służby, ilokrotnie nie miałem do czynienia z pożarami, wyświetla mi się krzywa rozwoju pożaru. Jeżeli przekazuję, czy staram się przekazać jakąś wiedzę strażakom, to mówię, zadaję im pytanie, w którym momencie jest, przyjeżdżacie do zdarzenia, postawilibyście kropkę, widząc pożar? Czy zadajecie sobie pytanie, na jakim etapie rozwoju pożaru jest w tym momencie ten pożar? W którym etapie? W którym momencie? I czy to pytanie można odnieść do tej krzywej swojego rozwoju osobistego? Czy można, czy to może być droga nasza? Tak powiedzmy, to jest wszystko w formie takiej, czy da się tak powiedzieć, czy nie da się? Ja tutaj specjalnie zamieściłem zdjęcia. To są zdjęcia, gdzie brałem udział w tych zdarzeniach, gdzie te doświadczenia zostały ze mną. I myślę, że każdego z Was też są podobne albo mogą być, macie swoje przeżycia. I czy bycie w drodze może być celem samym w sobie? Czy ważny jest tylko ten cel? Czy ten cel można osiągnąć poprzez to, że się uczymy, poprzez trening, przez naukę? Myślę, że no, każde z tych pytań postaram się zostawić Wam. Po prostu to są bardzo trudne odpowiedzi i każdy ma swoją własną drogę. I czy na pewno ten pożar jest taki sam, każdy pożar, bo z takimi pojęciami spotykamy się podczas całej służby. Każdy pożar jest inny. Myślę, że dla niektórych to jest oczywista sprawa, dla innych mniej oczywista. Myślę, że droga każdego ze strażaków jest inna, czy na pewno jest inna. Jeden pracuje w biurze, drugi pracuje na podziale. Jeden pracuje na podziale po tym, jak pracował w biurze, albo na odwrót. Inaczej nas rozumie kwatermistrz, który pracował na podziale, inaczej nas będzie rozumiał kwatermistrz, który nie pracował na podziale. Droga każdego z nas jest inna. I teraz, czy można zadać sobie takie pytanie, czy te czynniki, które wpływają na cały proces spalania i na dynamikę pożaru, może przypominać ten, czy te czynniki, które wpływają na nasze funkcjonowanie? Nie wiem, potrzebujemy tlenu, sami widzicie, klimatyzacja, potrzebujemy jedzenia, przerw. Mechanizmy podobne. Rozwój pożaru, funkcjonowanie człowieka, zresztą o tym była mowa na poprzednich wystąpieniach. Myślę, że mogą być podobne. Natomiast też jednoznacznej odpowiedzi nie udzielę. Mogę zapytać Was, moc pożaru, jaka jest moc pożaru w danym zdarzeniu i jaka jest na przykład siła życiowa, nie wiem, kolegi obok Was siedzącego. To znaczy, jaką energię generuje. Szymona znamy wszyscy i tutaj akurat możemy powiedzieć, że ta siła, życie, siła, którą prezentuję, jest naprawdę duża i dzięki niemu właśnie, bo miał mnie tu tydzień temu nie być, taką myślałem, że mnie tu nie będzie, dzięki właśnie Szymonowi tu jestem. Także to jest dla mnie jakby analogia, ale też jednoznacznie trudno mi odpowiedzieć na to wszystko. Kolejna rzecz, kolejne pytanie, które też zadaję sobie i myślę, że też chciałbym się z nim, tym pytaniem z Wami podzielić. Ile czasu w straży pożarnej zajmuje skupianie się na tych zewnętrznych czynnikach, gdzie głównie patrzymy na kondycję fizyczną, na to, żeby iść na siłownię, na ćwiczenia, na trening, na analizę zdarzeń, opowiadanie o akcjach, prawidłowe wyciąganie wniosków, czy może jak często krótko podsumowujemy w prostych słowach, że dana akcja była w porządku, super, ekstra, albo po prostu słaba i kiepska. Albo inaczej, czy często opowiada się o tym, jak zdarzenie miało miejsce, gdzie było najtrudniej, czy można było te zdarzenia, czy tą akcję przeprowadzić inaczej. Sami sobie odpowiedzcie, jak często się spotykacie na zmianie, jak często na ten temat rozmawiacie. To są te czynniki zewnętrzne. Natomiast czy często mówimy o naszych wewnętrznych doświadczeniach? I czy te właśnie nasze wewnętrzne doświadczenia to są pożary nasze pożary wewnętrzne? A w ogóle pytanie takie, jak przekazać to, co się przeżyło, bo każdy z Was
ma swoje doświadczenia. Sami wiecie, jak trafia do was przekaz, jeżeli mówi osoba, która coś doświadczyła. Mieliśmy tego przykład na wcześniejszych prelekcjach. A jak osoba, która przeczytała tylko to, co miała powiedzieć i występuje, bo ktoś jej kazał, po prostu realizuje swoje zadanie. Forma przekazu, czy wiemy, najczęściej zakłada się to, że strażacy wiedzą. Po prostu strażak, jeżeli po zdarzeniu i to zdarzenie było jakieś tam, powiedzmy, traumatyczne, to się zakłada, że sami wiecie, jak to jest. Tak się najczęściej przyjmuje takie założenie. A musicie sobie jakoś tam poradzić, wiecie, jak to jest. Takie często padają może odpowiedzi. I czy umielibyście odpowiedzieć na takie pytania, czy się pamięta te zdarzenia, które się przeżyło? Czy pamięta się te emocje albo właśnie te momenty zwiększonej adrenaliny? Te momenty, kiedy właśnie brakowało nam tchu, kiedy szliśmy na to czwarte piętro, kiedy mieliśmy zrobić kolejny krok i już nie było sił. Czyli właśnie te intensywne sekundy, kiedy było się na krawędzi czy na granicy swoich możliwości. To są te momenty, które pamiętamy i które zostają z nami do końca życia, natomiast ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania, czy my to pamiętamy, czy o tym rozmawiamy, czy to są te nasze wewnętrzne doświadczenia. No i czy taki młody strażak po jednym zdarzeniu, ale takim dużym, ogromnym zdarzeniu, dużej akcji, może powiedzieć, jaka jest natura pożarów? A może doświadczony strażak, który miał kilka małych akcji, też może powiedzieć, że taka, a nie inna jest natura pożaru? Nie wiem. I czy bycie strażakiem, każdy z was, czy większość, jakiś ten kontakt ze strażą ma, pozwala wam na dostrzeganie tej granicy, tej płaszczyzny neutralnej, czyli roli równowagi. Jaką rolę odgrywa równowaga, ta harmonia w życiu i jakie znaczenie ma to, że obcujemy z żywiołami? Woda, ogień, ziemia, powietrze, przestrzeń. Tutaj pani psycholog bardzo ładnie też zauważyła. Czy dajemy sobie czas na to, żeby ze sobą rozmawiać, jak to wygląda? Z waszej perspektywy. I czy przejście jakiegoś etapu, bo jesteście na różnych etapach, ja też jestem na różnym etapie, na koniec wam postaram się powiedzieć na jakim, powoduje, że wasze umiejętności są większe, podnosicie swoje umiejętności, czy daje wam to kolejne doświadczenie, to, że jesteście na tym, a nie innym etapie, czy po prostu jesteście. Sami sobie na pewne pytania odpowiedzmy, bo czy każda akcja coś przynosi, czy nas zmienia, bo to jest też cytat, tutaj mamy Heraklit z Efezu, jedyna pewna rzecz i stała rzecz w życiu to jest zmiana. Jeżeli coś właśnie się kumuluje, to doświadczenie, które mamy, to właśnie ono może powodować to, że się zmieniamy. I ta zmiana jest tak jakby jedyną pewną rzeczą i też jest jest istotną rzeczą. Na jakim etapie swojego rozwoju jestem obecnie? Jestem na etapie wygasania, naprawdę. Ale to nie świadczy, że to jest koniec pożaru, że już się nie pali. Po prostu dzięki takim osobom jak Szymon, osobom, które mogą nas motywować, czy to są osoby z rodziny, czy są to osoby koledzy ze zmiany, są takie momenty jak te, że spotykamy się w gronie ludzi, którymi możemy dzielić się wspólnymi doświadczeniami, załapać trochę tego powietrza po to, żeby nadal się paliło, bo sami sobie odpowiedzcie, jak często w waszym życiu zdarzają się backdrafty, zapłony gazów pożarowych, wybuchy dymu, albo może nie wiem, na jakim etapie jesteście, czy ta krzywa rozwoju pożaru to jest etap pełni rozwiniętej fazy. Sami sobie tu musicie powiedzieć, bo można to odnieść do życia rodzinnego równie dobrze. Ja staram się tu, powiedzmy, mówić pod kątem straży pożarnej i pracy zawodowej. Natomiast to ma również odniesienie do tego naszego życia rodzinnego, pracy, rodziny. To, co widzicie na wykresie z prawej strony. Niezależnie od tego, właśnie na jakim etapie jednak jesteście, to pamiętajcie, że
powinienem tu puścić utwór tej Beaty Kozidrek i płynie w nas gorąca krew, tak? Ścieka się jak lew. Warto być obecnym tu i teraz, warto być bacznym obserwatorem tego, co się dzieje wokół was, wokół nas, w tym właśnie momencie. No i niezależnie, czy jest to nasze życie prywatne, czy straż pożarna, to warto znać odpowiednie techniki gaśnicze, techniki, jak sobie pomóc w danym momencie. Dziękuję za uwagę.